Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest magazyn EKG w Radiu Tok FM. Maciej Głogowski, witam. Jest 9:05. Zapraszam na poniedziałkowe wydanie magazynu EKG. A w naszym studio witam pan Andrzej Rendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Maciej Grolowski, przewodniczący Rady Głównej BCC. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Adam Ruciński, prezes BTFG. Dzień dobry. Dzień dobry. No to giełda papierów wartościowych na początek, jak zawsze. WIG20 na otwarciu sesji stracił 1%, a podstawowy WIG 45. Tak to wyglądało kilka minut temu, gdy notowania na warszawskiej giełdzie ruszały. Jeszcze powiem państwu i panom, co na rynku walutowym. W tej chwili frank po 3,31 zł. Tak to niestety mamy w poniedziałek na samym początku. Euro po 3,99, dolar po 2,81 zł, a funt po 4,53 zł. A w tle nic się nie zmieniło. Wciąż pytanie o to, jak będzie wyglądała przyszłość Grecji. Ministrowie strefy euro, ministrowie finansów Unii Europejskiej rozmawiali i rozmawiać będą. Wiemy, jest kierunkowa zgoda na to, by wypłacić tę ostatnią transzę. Właściwie na to jest zgoda i kierunkowa zgoda na to, by w przyszłości niedalekiej powstał plan, nowy plan pomocy dla Grecji. A ja się chciałem panów zapytać o taką jedną informację, która wydawało się będzie tylko dodatkiem, ale może okazać się także pewną polityczną zagadką u nas w Polsce. Premier Donald Tusk pod koniec minionego tygodnia poinformował, że oto Polska także udzieli gwarancji Grecji. To będzie 250 milionów euro, lekko licząc jakiś miliard złotych. Czy panów zdaniem to zbyt ryzykowna decyzja naszego rządu? Pan prezes Andrzej Rendarski. Pytanie, na ile ona jest, że tak powiem, wymuszona z przyzwoitością polityczną, no bo skoro mamy solidarnie zachowywać się w ramach Unii Europejskiej, to każdy coś powinien dać. Mnie zdziwiła w tym inna sprawa, mianowicie, że premier zapewniał bardzo gorąco, że to nie są pieniądze, które my damy, tylko to są gwarancje. Bo to są dalej gwarancje. No, ale zaraz, panie redaktorze, ale gwarancje to też nie są, że tak powiem, to też są pieniądze. Gwarancje kosztują, krótko mówiąc, prawda? Więc to też trzeba sobie uświadamiać. Jak ja dam panu gwarancję, a Grecja jest w takiej sytuacji, że tak powiem, ta gwarancja może zostać użyta, no to niestety stracimy te pieniądze. Znaczy, skoro zwrócono się do nas, by dać te gwarancje, to znaczy, że mówiąc takim językiem finansów, dość istotne jest prawdopodobieństwo, że kiedyś może się ziścić ten warunek udzielenia gwarancji i że przyjdzie kiedyś wypłacić. Oczywiście ja nie zakładam, że to nastąpi w najbliższym przynajmniej okresie. Natomiast gwarancja już jest pewnym zobowiązaniem i to zobowiązanie niestety raz na jakiś czas się ziszcza i być może będziemy musieli ponieść tego konsekwencje. No ale cóż, tu pewnie wielka polityka wchodzi. Jestem w grę. Bardziej sceptyczny niż tutaj pan prezes, ponieważ mówił, że kiedyś się może ziścić, sądząc na dynamikę, czy obserwując dynamikę zdarzeń oraz rozwarstwiający się świat polityki od ekonomii, no bo trzeba stwierdzić, że no nawet to, co pan redaktor dzisiaj rozpoczął, spadek WIG-u o 1% w momencie, kiedy ogłoszono, że w nocy ministrowie finansów osiągnęli porozumienie co do prolongaty czy dalszej transzy pomocy dla Grecji. Pamiętamy jeszcze parę tygodni, parę miesięcy temu, tego rodzaju informacja działała jak stymulujący stymulujący efekt na giełdy, a tutaj widać, że sceptycyzm rynku, koszty tego programu naprawczego oraz zapraszenie przez polityków komercyjne instytucje, no zaczyna zmieniać dynamicznie. I teraz pytanie, bo tu była debata przed naszą wejściem, debata, czy Polska powinna uczestniczyć. Wątpliwość jest następująca, czy mechanizmy uruchomione przez Unię okażą się skuteczne, czy tylko to jest kwestia kupowania czasu. No jeżeli władze Unii podjęły taką decyzję, no to my oczywiście nie możemy być poza tym, tą aktywnością, ale ja uważam, że to jest, ja bardzo sceptycznie oceniam te wszystkie starania, chyba że ci, którzy mają głos decydujący, wiedzą, że to jest kwestia, że ten czas jest tak bezcenny, że lepiej zbankrutować ten kraj później niż wcześniej. Także, no to w sumie chodzi.
Ja bym zwrócił uwagę na jeden mechanizm gwarancji, taki, który przyszedł teraz mi do głowy. Pan Adam Ruciński. A mianowicie, iż gwarancja często pomaga wierzycielowi, czyli temu, kto posiada dług, by w tak zwanym międzyczasie nie uznawać, że tych pieniędzy nie utrzyma. To znaczy, może być taki zabieg techniczny, który pozwoli, nie wiem, na przykład jakiemuś krajowi europejskiemu z Europy Zachodniej nie odpisywać tego długu albo nie pokazywać w przyszłości. Tak, tak. Więc trudno mi powiedzieć, ale może mieć to jakieś uzasadnienie takie techniczno-księgowe bardziej. No tak, to zostawmy na razie, znamy oczywiście profesję pana prezesa Rucińskiego, zostawmy na razie te księgowo-techniczne rozliczenia. Ja tylko dodam jeszcze tak uzupełniając, bo ja też zapowiadając ten temat powiedziałem A, może należałoby też powiedzieć B. Oczywiście gwarancja wypłaty transz wiąże się z warunkami dalszych cięć i prowadzenia reform, do których Grecja została bardzo szybko się przekonamy. Zobowiązana. Jutro mamy ten taki tak zwany czynnik ryzyka, to jest wotum zaufania dla rządu i pytanie, czy kryzys polityczny będzie się w jakiś sposób przedłużał. A ja jeszcze mam jedną informację z zupełnie z innej dziedziny, chociaż bardzo ważną i tutaj będzie to też pytanie do pana prezesa Rucińskiego. Otwarcie handlu na należących do sieci Euronext europejskich giełdach będzie opóźnione z przyczyn technicznych. Tak poinformował dzisiaj operator giełd. Na razie więc w tym handlu w Europie jesteśmy pewnie, no może nie osamotnieni, ale wygląda to nieco inaczej. To są takie techniczne sprawy, zawsze mają jakieś znaczenie. No zakładam, że to nie jest tak jak czasami w samolocie, że z przyczyn technicznych samolot nie leci, a po prostu ekonomicznie nie jest zapełniony. A tutaj tak samo to nie oznacza kłopotów jakichś. Nie, awarie systemów informatycznych się zdarzają, nie znam szczegółów. Ja też jeszcze nie znam w ogóle szczegółów. Natomiast trzeba podkreślić, że tutaj chylę czoła przed warszawską giełdą i te awarie odpukać. Zdarzają się stosunkowo rzadko w Polsce, ale na świecie raz na jakiś czas się zdarzają. To powoduje duże zamieszanie. No, żyjemy w świecie taki, że chcielibyśmy mieć notowania non-stop. Każde zawieszenie notowań uniemożliwia handlu, powoduje palpitację serca u inwestorów. A w Warszawie w tej chwili WIG20 traci 0,94% i oczywiście jeszcze przed nami dużo, dużo ciekawych wydarzeń na giełdzie, miejmy nadzieję. To jest magazyn EKG. Zobaczymy, co z tą Grecją będzie się dalej działo. Przypomnę, ministrowie finansów strefy euro, a także ministrowie finansów Unii Europejskiej będą kontynuować swoje rozmowy na temat przyszłej pomocy dla Grecji i wypłaty tej najbardziej bieżącej transzy. Na sam koniec mam takie pytanie, jak panowie podchodzicie do takiego problemu, który jest gospodarczy z jednej strony, ale także społeczny, no bo my sobie tutaj z Warszawy możemy patrzeć, oto jest Grecja, która potrzebuje głębokich reform, bardzo dużych oszczędności, bo przez lata żyła jak żyła i teraz ma określone problemy, a jeszcze dodatkowo dopingujemy rozwiązanie tych problemów w obawie, bo one nie stały się szersze. A z drugiej strony można też na to spojrzeć społecznie i zastanowić się, dziwić się tym ludziom, którzy wyszli w Grecji na ulicę? Nie dziwić się. No, oczywiście, to właśnie w tej debacie polityczno-analitycznej raczej stanowiska dyskutantów przypominają grę wirtualną na jakimś PlayStation, a nie, że to są procesy społeczne, że to są emocje, że to jest polityka. Przecież my nie możemy wykluczyć, że ten parlament grecki, który będzie debatował na temat wotu zaufania, no składa się także z takich ugrupowań, które są zainteresowane eskalacją tego kryzysu i że tak powiem, przewróceniem sceny politycznej, wewnętrznej i koszty europejskie ich mało obchodzą. Sądzę, że każdy kraj. Mnie się chce tutaj porównać sytuację Grecji na tle Unii Europejskiej do sytuacji Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, bo sądzę, że bankructwo Kalifornii jest nie mniej spektakularne, a jednak tam w ogóle nie funkcjonuje element polityczny właśnie tego, czy ona wyjdzie, czy nie. Jednak te obowiązki danin federalnych po prostu pozostają poza dyskusją i ten element, którego w Unii nie ma, bo my dopiero tworzymy w Unii praktykę, która być może zaowocuje parę lat później Unią kryzys, zorganizowaną na czas kryzysu, a nie na Unię, która była organizowana w czasach prosperity i głównie się koncentrowała na rozdzielaniu pieniędzy, a nie na właśnie ratowaniu i poprawianiu. Także, ja się dziwię.
Ja się dziwię, bo jak się patrzy na to, co się dzieje, to będąc człowiekiem no, o przeciętnej umysłowości, się patrzy na to, na rating, który jest na samym dole, czyli zero wiarygodności kredytowej. Tam jest, za chwilę będzie już minus. Jeżeli patrzy się na te pieniądze, które mobilizuje Unia, no to po prostu trzeba jakoś współpracować, żeby wyciągnąć. Ja nie wiem, nie znam mentalności przeciętnego Greka. Może myślą, że Unia ich uratuje bez względu, bez obniżania poziomu życia, bez żadnych restrykcji budżetowych i tak dalej, i tak dalej. Trudno mi powiedzieć. Natomiast uważam, że ten czynnik społeczny jest tutaj największą przeszkodą w tej chwili do powrocie do zdrowia. To prawda. A tu ujawnia się bardzo taki niebezpieczny mechanizm, który funkcjonuje na całym świecie. To znaczy... No, tych polityków, którzy gdzieś tam zadłużyli się, w ten czy inny sposób postępowali, wybrali ludzie. A ludzie no, mają tendencję do wyboru tych osób, które dużo obiecają. Ja myślę, że to, co my możemy sobie jakoś wyciągnąć, jakieś wnioski na przyszłość, to by nie iść zawsze za głosem takiej trochę pazerności. Znaczy, jak polityk obieca, to znaczy no, należy na niego głosować. Jakoś stara się ale to osądzić. Ale my już chyba po tych 20 latach wiemy na pewno, że to, co obieca, to jest pewne, że nie zrobi. No właśnie, ale ja nie zwracam uwagę. I nam się to sprawdza w praktyce. Bo to jest naprawdę, to jest ten mechanizm. No, ktoś podjął decyzję o pewnych wskaźnikach zadłużenia, o pewnych przekroczeniu. To zrobili ludzie. Ludzie, których kiedyś ktoś wybrał. Pewnie dlatego, że ktoś obiecał pewna coś. Pewna zgoda, ale mnie akurat w tym takim mentalnym podejściu do tego pytania, czy to jest właśnie tego typu mentalność, przekonuje ten argument, który tutaj w naszej części kontynentu chyba powinien być najczęściej przywoływany. No dobrze, mamy tę Grecję. Albo patrzmy na Łotwę. Tam było też ogromne tak, zacieśnienie fiskalne. I nawet facet wygrał wybory, mimo że obniżał renty, emerytury, zwalniał urzędników i tak dalej, i tak dalej. To wygrał wybory. Inna mentalność, panie redaktorze, i odniesienie zawsze w krajach, u nas również, ale w szczególności w krajach, które były częścią Związku Radzieckiego, zawsze jest odniesienie do tego, co było przed rokiem 90, prawda, czy 91. Zawsze się o tym pamięta i to bardzo ludzi dyscyplinuje. Znaczy, ja postawię taką, tak mi się wydaje, tezę, dopóki rynki finansowe, czyli biznes, nie uwierzy w to, że można ten kraj uratować albo zmienić skutecznie, to wszystkie starania polityków, którzy przez lata akceptowali ten nieprawdziwy obraz, a równocześnie byli zadowoleni nakręcaniem swojej lokalnej koniunktury. Dzisiaj w którejś z gazet jest zaznaczone, że Grecja jest w czołówce, chyba w pierwszej trójce krajów Unii Europejskiej z wydatkami na zbrojenia. No bo to napędzało biznes tych krajów, które produkowały te urządzenia, które oni kupowali, prawda? I to jest takie błędne koło i teraz... A i kupujący mieli dobrze. Ktoś im to wcisnął. I teraz jest sytuacja, że ci wiedzą, kto to... I być może to społeczeństwo, które tam protestuje przy tych większej skali informacji, no kładzie na szale to, co wpędzało w to zadłużenie ten kraj i uważa, że to, co oni zyskali z tego, jest mniej warte niż to, co świat z tego zyskiwał, czy Europa zyskiwała. To jest trudny proces. W każdym razie niestety politycy tego nie naprawią sami. Politycy nie naprawią, ale politycy będą musieli podejmować zepsują decyzje. Zepsują zawsze sami, ale naprawią to już nie. Dajmy im szansę. Może jeszcze jedną szansę im dajmy. Będziemy oczywiście do tego tematu wracać w Radiu Tok FM, kontynuując rozmowy i rozważania o Grecji. Ja mam do panów pytanie. Szczyt gospodarczy Polska-Niemcy dzisiaj odbywa się w Warszawie. Jutro będzie wspólne posiedzenie rządów Niemiec i Polski. A ja chciałem panów zapytać o, nawet tak bardzo ogólnie na razie, o znaczenie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych, wyzwania, a przy okazji za chwilę o politykę ekonomiczną w dyplomacji naszej. Ale to za chwilę. Najpierw Polska-Niemcy. Po dwa dobre zdania. Albo złe. Pan prezes Rendalski. No, co tu tutaj dużo mówić? Wystarczy popatrzeć na obroty między Niemcami a Polską, żeby powiedzieć, że to jest kraj, który ma pierwszorzędne znaczenie dla Polski pod względem gospodarczym. Politycznym zresztą też to idzie
idzie w parze i właściwie od koniunktury w Niemczech zależy koniunktura polskiej gospodarki, więc rozwój tych stosunków jest dla nas bardzo ważny. I druga rzecz, że w realizacji tych stosunków uczestniczy bardzo dużo małych i średnich firm. To jest i o nich nie wolno zapominać. Sąsiedztwa. I to jest też bardzo ważne. Znamienny jest tutaj nasz kolega, prezydent pracodawcy RP, pan Malinowski, jest gospodarzem tej konferencji dzisiejszej i słyszałem jego wypowiedź, w której mówił, że będzie dyskusja o przyszłości. I to jest zdecydowanie najlepsza wiadomość, że nie będziemy po raz tysięczny rozkładali tego, co było od dzisiaj do tyłu, tylko będziemy rozmawiać, czy ta konferencja będzie się koncentrowała i mam nadzieję, że będzie jutrzejsze posiedzenie rządu głównie na tym, co nas może dobrego spotkać z tak dobrego poziomu i stale polepszającego się poziomu współpracy. Te punkty zmierzne, energetyka, ochrona środowiska, inwestycje. Ja myślę, że dobrze, że będzie mówiło się o przyszłości, mając za sobą już dobre podwaliny i bardzo dobrze zbudowaną przeszłość, bo często są konferencje organizowane po to, by mówić o przyszłości, nic nie robiąc do tej pory, a tutaj mamy zbudowaną dobrą przeszłość. I myślę, że dobrą przyszłość. Ale dużo jest do zrobienia tutaj. Też nie oczekujmy, że będzie jakaś rewolucyjna konferencja, ale takie konferencje są bardzo potrzebne. Nie chodzi o konferencję, nie chodzi o polsko-gospodarcze, polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Ale bardzo ciekawa taka rzecz jest, bo te stosunki z polskiego punktu widzenia, one dobrze wyglądają zarówno w okresie dobrej koniunktury w Niemczech i złej koniunktury w Niemczech. Otóż kiedyś było takie ciekawe spostrzeżenie. Pan prezes Ruciński dokończy po informacjach. Adam Ruciński, Maciej Grolowski, Andrzej Rendarski to goście magazynu EKG.